ocenił różnorodność restauracji w Warszawie i w ogóle rynku gastronomicznego? Jest ich niby dużo, ale tak naprawdę fajnych miejsc w Warszawie jest bardzo niewiele. Fajnych, czyli dobrze zlokalizowanych, takich, które uznalibyśmy za lokale trendy, w których wypada bywać, jest naprawdę w Warszawie niewiele. I w gruncie rzeczy mogę powiedzieć, że poza ścisłym centrum miasta, które jest bardzo, bardzo biznesowo-turystyczne, są takie części jak Praga, jak Mokotów, gdzie lokali nie ma w ogóle. Myślę, że cały czas brakuje bardzo dobrych restauracji, do których będą goście chodzili i żeby te restauracje miały wyważoną cenę. Wydaje mi się, że jeszcze kilka lat temu, 2-3 lata temu, kuchnia Fusion święciła triumfy i przyciągała bardzo, bardzo dużo gości. W tej chwili powstało sushi, suszarni swego rodzaju, bardzo, bardzo dużo na rynku i są pełne i prosperują świetnie, szczególnie te rzeczywiście z dopracowanym jedzeniem, więc myślę, że będzie to szło w tym kierunku. Restauracje polskie również się bardzo ładnie rozwinęły. Wydawało się, że nie mamy tak dobrej kuchni, no skoro nie zaistniała na całym świecie, to może nie jest taka aż wyśmienita, ale warto robić restauracje polskie, warto epatować właśnie tymi produktami narodowymi, specjalnościami. Widzę oscypek na przykład w polskich restauracjach, no musi być i trzeba go pokazać jako specjalny ser. Wydaje mi się, że tak jak w klubach nocnych, tak i w restauracjach bywają mniej lub bardziej trendy okresy. Okres letni to przeważnie sushi bary, to przeważnie miejsca z ogródkiem. Okresy zimowe to cięższa kuchnia, bardziej sielskie nazwijmy to, bardziej ciepłe wnętrza. To, czy miejsce jest trendy, czy nie, oczywiście zależy od potraw, zależy od serwisu, zależy od jakości, wszystkiego, co otacza dany lokal. Plotka, ploteczka. Zawsze ten szept od ust do ust, nawet czasami sztuczna plotka powoduje, że lokal wypadałoby zobaczyć. Tam pojawiają się gwiazdy, tam gwiazdom de facto daje się te prezenty, butelki wina od domu, czy jakieś inne gadżety, które powodują, że one, te symboliczne gwiazdki mniejszego lub większego formatu się pojawiają. Jest kilka bardzo ciekawych pomysłów. Pojawiają się doskonałe formy reklam, które przykuwają uwagę, które przyciągają mocno. Myślę, że restauracje i agencje reklamowe, które je obsługują, prześcigają się w pomysłach. Oczywiście, że marketing szeptany jest tutaj bardzo ważnym elementem i ja pewnie wolałbym nie reklamować się za pieniądze, a jednak tylko mieć dobre opinie. No jednak to jest najtrudniejsze w tej branży. I myślę, że trzeba połączyć jedno i drugie. Według mnie przewodniki są istotną i ważną formą reklamy dla przyjeżdżających do Warszawy. Jak goście przyjeżdżają, no nie wiedzą jak się tutaj poruszać, jednak bazują na przewodnikach. I chyba warto w nich zaistnieć właśnie dla tych nowo przyjeżdżających. Podstawowym myślę, że zagadnieniem jest to, żeby lokal miał właściciela. Żeby ten major domus, osoba, która tworzy ten klimat, nie musi gotować. Po prostu musi być osoba, która wita gości, która ich poklepie po ramieniu, która udzieli im jakiejś zniżki, może rabatu, może da jakiś gadżet od domu. Nie wiem, czy to jest kieliszek szampana, czy to jest jakieś ciasteczko w pudełeczku. Nieważne co. Tam, gdzie lokal nie ma właścicieli, tam ciężko jest stworzyć atmosferę. No tak naprawdę atmosferę tworzą ludzie.